widzicie, jest 21 w niedzielę, 10 kwiecień i puszczamy w niebo lampiony. Myślę, że to jest taka piękna tradycja, bo sięga tysięcy lat, zaczęła się w Chinach. Jest taką spuścizną chyba całej naszej ludzkości. Wszyscy pewnie, albo na pewno wszyscy przecież odejdziemy w zaświaty. I jest to taki znak pamięci i symbol. A chyba też ważne w tym symbolu jest to, że ten symbol nie jest zwrócony przeciwko komukolwiek po prostu, tylko jest za czymś. Za pamięcią, o czym jak ogień już płonie, może pan... Możemy spróbować ruszyć do góry. Powinien ruszyć, ruszyć. Ta akcja Stowarzyszenia Nasz Młody Gdańsk bardzo mi się podoba. Uważam, że to jest piękny sposób uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej. Też jest to taki symboliczny znak jedności pomiędzy nami tutaj na ziemi, a nimi, którzy są już w innej rzeczywistości. I też no jest to piękne, malownicze, też takie wydarzenie, które buduje więź między nami wszystkimi. Pani również zapaliła znicz, puściła znicz, rozumiem, dla świętej pamięci męża. Tak, ku jego pamięci. Oczywiście. Mam nadzieję, że doleci.